Cześć kochani, dzień dobry, witam was w następnym vlogmasie. Wczoraj wieczorem przyszła choinka i Kacper jak wrócił z pracy, to mi ją złożył na części, bo przyszła w trzech czy czterech częściach i mam już ją złożoną przed sobą. Pokażę wam najpierw inspiracje, jakie choinki mi się podobają i o jakiej choince myślałam u siebie w domu. Zobaczcie, znalazłam sobie na WeHearted taką choinkę, zwykłą choinkę z lampeczkami i kilkoma gwiazdkami na niej. I właśnie taką choinkę chciałam mieć w mieszkaniu. Bardzo minimalistyczną, bardzo skromnie ozdobioną, nie przesadzoną jeśli chodzi o ilość łańcuchów czy bombek, po prostu tak totalnie minimalistycznie. I dlatego właśnie kupiłam tylko te gwiazdki w Pepco. Do koszyka w Pepco wkładałam też taki sopel na górę, ale potem stwierdziłam, że nie chcę mieć nic na górze choinki, chcę, żeby ten czubek był taki naturalny i tylko po prostu łańcuch lampek gdzieś tam zahaczał o tą górę. Taki miałam zamysł po prostu, więc go nie wzięłam koniec końców i wzięłam tylko te trzy zestawy gwiazdek. Myślałam, że to będzie za mało, że w tych trzech zestawach będzie zdecydowanie za mało gwiazdek i będę musiała dokupić chociaż jeszcze jeden zestaw, ale słuchajcie, jest spoko, jest tak mega minimalistycznie i myślę, że nie będę dokupywać jeszcze jednego zestawu. I zobaczcie, choinka ubrana, tak się prezentuje. Jest to choinka od Airbiz, oznaczam wam tutaj na ekranie Instagram z tymi choinkami. Jest przepiękna sama w sobie, jeśli chodzi o jakby samą choinkę. Zobaczcie, tutaj z zewnątrz mamy takie praktycznie naturalne igły. Tak wyglądają, jakby były naturalne. Naprawdę świetnie wygląda. Jak ją rozłożyliśmy ładnie, to ona prezentuje się naprawdę super, także jak szukacie jeszcze choinki i chcecie jakąś fajną znaleźć, to właśnie polecam wam gorąco Airbiz choinki. No i zobaczcie teraz na ozdobienie spokojnie. Trochę lampek w chłodnym odcieniu i kilka gwiazdek białych z Pepco i mi się bardzo podoba. Jakbyście były ciekawe, no to moja choinka to jest na przykład ta choinka. Z tego zdjęcia to mam dokładnie ten model, czyli Świerk PE Gęsty Luxe. Jeśli chodzi, słuchajcie, o jedzonko, to nasze babcie nas bardzo rozpieszczają. Wczoraj na kolację jadłam fasolkę po bretońsku od mojej babci, bo akurat mi dała. A dzisiaj na obiad mamy pierogi od babci Kacpra. Ja mam pierogi ruskie, Kacper ma pierogi z mięskiem. No już sobie taka para jest obiadowa, można powiedzieć, więc zaraz będę je testować i wcinać. Dawno nie jadłam pierogów, zwłaszcza ruskich, które uwielbiam, więc chętnie sobie je podjem. Są pierożki ruskie z cebulką, popieprzyłam sobie troszkę, posoliłam do smaku. Będę się zajadać, robimy test na żywo. Na start pytanie do was, czy lubicie pierogi ruskie, bo wiem, że nie każdy lubi pierogi ruskie. Ja bardzo lubię. Napiszcie w komentarzu, czy wy też lubicie, a ja teraz testuję. Pycha. Bardzo smaczne. Dobra, pora na kalendarze. Ciutkę przesunę sobie tutaj aparat. Dzisiaj mamy, słuchajcie, już numer 19. Otwieramy już 19 okienko i powiedzcie mi, kiedy minął ten grudzień? Kiedy minął ten vlogmas? Nagrywam już prawie 3 tygodnie. Prawie 3 tygodnie codzienny vlogmas. Codziennie, dzień w dzień vlog. Niesamowite, jak to szybko minęło, naprawdę. No ale dobra, 19. Tutaj była wczoraj 18. I 19 jest tutaj. I mamy dzisiaj karmel i migdał. Makeup Obsession. Dzisiaj troszkę większe okienko. I mamy tutaj taki złoto-miedziany cień, rozświetlacz. Myślę, że też dla was na rozdanie, bo pierwsza sprawa, gubię pojedyncze cienie, a druga sprawa, jeśli jest to rozświetlacz, to dla mnie będzie za ciemny. Ja jestem dość blada, mam dość jasną karnację. O, bez opakowania. Okej. Okay. Nux. I numer 19 w Nuxie jest maluteńki tutaj. I mamy tutaj malutką próbkę perfum. Nie jest napisane, jakie nuty zapachowe. Takie perfumki. Zaraz sobie przetestuję. Chyba męskie. Pachną tak bardzo męsko. Ładne. Ale wydaje mi się, że męskie. I kalendarz z Nyxa. I 19 w Nyxie będzie po kolei. Tutaj. I mamy matową pomadkę. Wykręcaną.
O, w takim ładnym kolorze, takim brudnym różu. Śliczna. Wędruję na rozdanie i prawdopodobnie rozdanie dodam w 23 vlogmasie, także dzień przed Wigilią zrobimy rozdanie, a wyniki pewnie będą dzień później. Jedna z Was tutaj poinstruowała mnie, że podgrzewając olejki musimy wcześniej nalać tutaj wody i dopiero do tej wody nalewać kropelki zapachowe, że to podobno bardzo ważne, a ja wcześniej bezpośrednio dałam kropelki i włączyłam świeczkę i faktycznie bardzo szybko mi one wyparowały, także dzisiaj będę testować z wodą. Zapaliłam tea lighta, dodałam wody i kilka kropelek olejku eterycznego z kokolity, z Nature Queen miętowego, takiego bardzo świeżego. I faktycznie już czuję po kilku sekundach, że bardzo ładnie roznosi się zapach. Więc teraz dzięki za tą uwagę będę już robić z wodą. A czas na małą siestę po obiadku na kanapie, 15 minut sobie odpocznę tutaj z aparatem, z telefonem. I w ogóle takie mam teraz dzisiaj przemyślenia od rana, że przykre jest trochę to, że te święta w tym roku będą wyglądały inaczej. Inaczej dla większości rodzin, z racji tego, że wiadomo, że w większości dziadkowie są bardziej narażeni na pandemię i na przykład w moim przypadku nie będziemy spędzać tych... O, telefon, sorki. Dobra, telefon trochę wybił mnie z myśli, ale wiem, o czym mówiłam. Więc wracając, po prostu ja Wigilii nie będę spędzała z moją babcią, więc jakby przez to te święta będą totalnie inne, bo jakby co roku zawsze święta spędzaliśmy z dziadkami, z moimi rodzicami, z Kacprem i z rodziną mojej mamy. No a w tym roku, nie dość, że to już Wam mówiłam, mój dziadek zmarł jakiś czas temu, więc jakby teraz te święta są inne bez niego. A oprócz tego teraz moja babcia tak samo nie będzie z nami w Wigilię, więc to jest takie trochę przykre. Będziemy sami w piątkę, moi rodzice, ja, Wika i Kacper. Jakby mamy ciągły kontakt razem. Tą grupą osób, tą piątką widzimy się praktycznie co drugi dzień, jak nie jest z pojedynczymi osobami, to wszyscy razem, więc będziemy po prostu w piątkę w Wigilię, no ale tak wiecie, inaczej, nie? Inaczej przynajmniej dla mnie tak, inaczej bardziej przykro, bo ja jestem faktycznie bardzo rodzinna i ten jeden dzień, chociaż tą Wigilię, tą kolację lubiłam spędzić jakby wiecie, całą najbliższą rodziną, no ale cóż. Mam nadzieję, że za jakoś to odbijemy w kolejne święta, może Wielkanoc, może dopiero w następną Wigilię. Tak samo chciałam zaprosić, wiecie, babcię moją tutaj na mieszkanie, babcię Kacpra, dziadka Kacpra na mieszkanie, no ale na ten moment jest to po prostu średnio możliwe, więc trzeba poczekać, aż wszystko się uspokoi. I możecie mi tak samo dać znać w komentarzach, jak wy spędzacie święta, czy normalnie, czy macie kontakt stały z dziadkami, dziadkowie na przykład z wami mieszkają, no i jakby to ryzyko jest jakby ciągłe, czy też będziecie spędzać święta mniejszą grupą osób, dajcie znać. Malowałam sobie teraz usta i jakoś nie miałam większej ochoty na czerwień dzisiaj, więc malowałam sobie usta kredką z Maybelline Super Stay Ink Crayon odcień 15. To jest też taki fajny, brudny róż, taki coś jak dzisiejsza szminka z NYXa, którą otwierałam. I w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że najprawdopodobniej w jutrzejszym vlogmasie będziemy zawieszać obrazy, plakaty. Słyszałam dużo o takich rzepach na ścianach, które podobno są w stanie utrzymać plakaty na ścianie, więc pewnie jutro kupimy. No i dziś wieczorem mają przyjść kurierem obrazy, które zamówiłam. Są w ogóle trzy świąteczne na grudzień i na styczeń zamówione, potem sobie wymienię na inne. Więc jeszcze bardziej wprawią nas taki, wiecie, świąteczny nastrój w mieszkaniu. Także no, też już jestem znowu podekscytowana, choinkę już mam, na którą już tak długo czekałam. No to teraz jeszcze obrazy. I dzisiejszy dzień wygląda w ogóle trochę inaczej, bo zawsze z samego rana pakujemy zamówienia Wowka, ale dzisiaj nie mieliśmy rano czasu, bo były inne tematy do ogarnięcia, więc teraz się zbieram, jadę do biura zapakować przesyłki, zamówienia. Przypominam, że jeszcze trwa kod klatek z 20, dający 20% rabatu na koszulki, pink cow, black cow, white cow, na kosmetyczki z prezentami, na opaski z prezentami i na nasze case'y. Także jeśli jeszcze nie macie naszych produktów, to teraz idealna okazja, żeby skorzystać z naprawdę bardzo dużym rabatem, bo 20% rabatu to jest mega, mega promocja. Także zapraszam Was, no a ja jadę zapakować zamówienia, które wpadły wczoraj. Wpadła ich cała masa, jak normalnie jest dużo zamówień na co dzień, tak jak jeszcze jest kod rabatowy, to wtedy zasypujecie nas zamówieniami, więc będzie dzisiaj naprawdę dużo pakowania. I słuchajcie, w ogóle śmiałam się,
bo wczoraj napisała do mnie SMS-a Asia, moja koleżanka, która też jest dietetyczką i kiedyś wam o niej mówiłam, prowadzi Instagram, psychodietetyk. I mówi tam często o różnych takich dietetycznych wskazówkach i tak dalej. No ale mniejsza, nie o tym. Napisawszy SMS-ka do mnie, że podrzuci mi do Esce po południu paczkę małą, mały prezent świąteczny. I napisała mi, że bardzo dziękuję. I napisała, że będzie po południu, więc samego rana podrzuciłam jej do salonu również mały prezent ode mnie. Stwierdziłam, że zrobię jej niespodziankę, bo ona napisała, że ona mi coś podrzuci i na pewno nie spodziewała się, że ja też jej coś podrzucę. I podrzuciłam jej do salonu taki komplet świeczuszek świątecznych o różnych zapachach i właśnie napisała SMS-ka, że odebrała i że bardzo dziękuję, także fajnie, pewnie było jej miło. Bo mówię, właśnie przyjechała coś mi przywieźć i na pewno nie spodziewała się, że coś będzie czekało też na nią. Paczki zapakowane i teraz właśnie jestem w drodze na sesję zdjęciową z Wiką. Jedziemy robić zdjęcia nowej kolekcji ubrań Wow Cow, która już niedługo będzie na sklepie. Jedziemy właśnie do Bartka, do jego studio i będziemy focić. Sesja zrobiona, nie pokazywałam wam nic, bo jeszcze nie mogę wam zdradzić, jak będzie wyglądała kolekcja więcej. Nie chcę powiedzieć, jak będą wyglądały ubrania. O, tak, bo chciałam już powiedzieć, co to będzie. Ale myślę, że wyszło super. Teraz właśnie będziemy z Bartkiem oglądać zdjęcia, wybierać. Jestem na sesji z Wiką i we dwie byłyśmy modelkami, także tak jak zawsze Wika mi tutaj pomagała w byciu modelką. Pijemy sobie teraz, zobaczcie, herbatkę. Tutaj mama Bartka nam naszykowała w kubeczku smurfowym. I czekam na Bartka, ale pokażę wam, jaką ładną choinkę ma Bartek w domu. Bardzo ładną. Także my siadamy tutaj z Bartkiem, z Wiką, wybieramy foty, które będą na stronie i na Insta. Tak jak mówię, już niedługo kolekcja, jeszcze nie mówię wam kiedy, ale możecie być czujne, bo no niedługo. Także żegnam się z wami już teraz, dzięki za oglądanie i widzimy się już jutro. Buziak, fa!